Szczęść Boże, cześć młodzieży. Nagrywam tę konferencję, ten filmik na specjalne życzenie księdza Przemka. To takie trochę zabawne, że nagrywam ten filmik, a za parę godzin wy będziecie go oglądać parę metrów od mojego pokoju, od miejsca, gdzie go nagrywam. Ale w każdym razie bardzo się cieszę, że uczestniczycie w rekolekcjach takich trochę innych, bardziej warsztatowych, takich, z których naprawdę możecie coś wyciągnąć. Ja jestem przekonany, że Pan Bóg coś przez to wszystko chce Wam powiedzieć, bo Pan Bóg jest naprawdę bardzo zatroskany o Wasze życie, także kochani, dajcie sobie szansę. Zostałem poproszony o to, żebym powiedział Wam parę słów na temat psalmów, na temat modlitwy psalmami i powiem Wam, że nagrywam to chwilę przed Waszymi spotkaniami, dlatego że ten temat długo za mną chodził i nie do końca wiedziałem, jak to ubrać w słowa. Ale dzisiaj, jak sobie wracałem samochodem z Radomia, to w końcu przyszła mi pewna myśl, że w zasadzie psalmy to jest zaproszenie do tego, żeby modlić się do Pana Boga swoimi emocjami. I tak sobie pomyślałem, że jedno z kłamstw, które można usłyszeć w kościele, w katechezie nawet, oczywiście nie od waszych duszpasterzy czy duszpasterek, mianowicie to jest takie kłamstwo, które mówi, że to źle być człowiekiem emocjonalnym, że przed Panem Bogiem nie mogę stawać z moimi emocjami, że to źle, że coś czuję, a jak już czuję jakieś trudne emocje, to od razu myślę, że to jest grzeszne, że to jest źle. To, kochani, nieprawda. Na początku, zanim będę w ogóle mówił o psalmach, to bardzo ważna rzecz. Wszystko, co czujemy, jest w porządku. Wszystko, co czujesz, jest w porządku. Twoje emocje nie są grzeszne, nie są ani moralnie złe, ani dobre. One po prostu są. Z emocjami trzeba się zaprzyjaźnić. To, że niektóre są bardziej przyjemne, niektóre są ciężkie do uniesienia, to jest inna rzecz, ale same w sobie emocje są spoko. I bardzo dobrze, że jesteśmy ludźmi, którzy są emocjonalni. I to wszystko, co czujemy, nawet te najbardziej pokręcone uczucia, emocje, to wszystko możemy włączyć w modlitwę. Psalm to w zasadzie jest zapisana modlitwa różnych ludzi. Większość z nich to prawdopodobnie je zapisał król Dawid, taki król żydowski, jeden z większych, z cudowniejszych ludzi, których oni mieli w swoim czasie. Te psalmy to jest zapisana modlitwa człowieka, który modli się swoimi emocjami. Jakbyście sobie prześledzili wszystkie psalmy, to możecie zobaczyć, że tam są wszystkie możliwe emocje. Od takich lekkich, łagodnych, jak jakieś takie, nie wiem, doświadczenie spokoju, jakiejś łagodności, przez smutek, przez jęk, rozpacz, po gniew, po złorzeczenie, po niesamowitą złość, którą psalmista się modli. Są nawet takie psalmy tak zwane złorzeczące, gdzie psalmista się modli, żeby Bóg wyrżnął jego przeciwników. I to nie jest tak, że Pan Bóg by ich chętnie wyrżnął, tylko to jest cudowne, że nawet przed Bogiem z takimi emocjami mogę stawać. Jakby to jest punkt wyjścia. Mogę w modlitwie stawać przed Panem Bogiem z moimi emocjami. I też do tego jesteś zaproszona, zaproszony, żeby właśnie się nie bać na modlitwie, mówić Panu Bogu o tym, że takie czy inne emocje odczuwasz. Psalm, kochani, to jest utwór, to jest pieśń na chwałę Pana. Psalmy zostały spisane po to, żeby wychwalać Pana, oddawać Mu cześć, wyrazić swoje pragnienie bliskości z Nim. I uwaga, tę bliskość z Nim, pragnienie bliskości z Nim można nawet wyrazić trudnymi emocjami. Jeśli psalm jest pieśnią, utworem na chwałę Pana, to mogę nawet Pana chwalić moimi trudnymi emocjami. Co mam na myśli? Nawet jeśli dzisiaj z jakiegoś powodu trafia mnie szlak w życiu, jestem wkurzony, jestem zawiedziony kimś, czymś konkretnie, czuję totalny smutek, totalną rozpacz, to ja mogę z tym wszystkim chwalić Pana. Mogę przed Nim stanąć i powiedzieć: Panie Boże, tak dzisiaj wygląda moje serce, takie rzeczy przeżywam. I to jest konkretny konkret, że tak powiem, do którego też Cię zapraszam, żeby zobaczyć, że nie ma emocji, z którymi nie mogę stanąć przed Bogiem. Ze wszystkim, z każdym doświadczeniem, które w sobie noszę, mogę stawać przed Panem Bogiem. Psalmów jest mnóstwo, jest 150. Każdy z nich ma inny kolor, opowiada o innym doświadczeniu. Można by je pogrupować jako psalmy przepełnione tęsknotą, psalmy, w których jest wyrażenie rozpaczy, jakiegoś głębokiego, trudnego doświadczenia. Są psalmy radosne, takie, żeby człowiek ma ochotę podnieść ręce i wow, chwała Panu. Są psalmy, w których przewija się dużo złości na rzeczywistość,
na trudnych ludzi. Są psalmy, w których jest dużo pretensji wobec Pana Boga też. No cudowne, jak naprawdę byście się tak wygryźli w psalmy, to możecie zobaczyć, że Pan Bóg się nie boi żadnych naszych emocji. Żadnych. My się boimy. My się boimy tego, co tutaj przeżywamy. Często się tego wstydzimy, nie rozumiemy, nie potrafimy nazwać, szczególnie my faceci. Mamy z tym duży problem, bo paniom jakoś łatwiej. Psalmy pokazują, że mogę przed Panem stanąć ze wszystkim. Mogę stanąć ze wszystkim. Na przykład taki psalm 5, psalm, który możesz odmawiać sobie, przeczytać na początek dnia, kiedy chcesz Panu Bogu zawierzyć to, co Cię dzisiaj czeka. Możesz Mu konkretnie powiedzieć: Panie, w tych trudach, które są przede mną, chciałbym doświadczyć Twojej obecności. Psalm 88, nazwany też w Biblii w ciężkim doświadczeniu, psalm, w którym autor woła, jak mu jest ciężko w życiu, że czuje przygnieciony tym, co go spotyka, że jest człowiekiem, który jest niby umarły. Nawet tak się modli, to 4 werset. Dusza moja przesycona jest nieszczęściami. Zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu. Stałem się podobny do męża bezsilnego. Ciąży nade mną Twoje oburzenie. Sprawiłeś, że wszystkie Twe fale mnie dosięgły. Moje oko słabnie od nieszczęścia. Codziennie wołam do Ciebie, Panie. Do Ciebie ręce wyciągam. Ja jako ktoś, kto doświadczył w życiu depresji, mogę powiedzieć, że te psalmy są też cudowną formą modlitwy dla tych ludzi, którzy doświadczają w życiu jakichś zaburzeń depresyjnych. Myślę, że autorzy psalmów też takie momenty mieli. Zachęcam, żeby w ogóle sobie przewertować Księgę Psalmów, poszukać takiego swojego ulubionego, czasem do niego wracać, modlić się tymi słowami przed Bogiem, nie bać się swoich emocji. Dostałem taką małą ściągę od księdza Przemka chyba, co warto, żebym poruszył w tej krótkiej konferencji, więc jeszcze parę tylko myśli, tak żeby to nagranie nie trwało jak Pandora Gate godzinę, tylko trwało krócej. Kochani, modlitwa, też modlitwa psalmami, to jest takie doświadczenie, kiedy ja przed Panem Bogiem mogę stanąć ze wszystkim, co przeżywam. Ja nie muszę Panu Bogu ściemniać. Nie muszę udawać, że mam dobry dzień, kiedy mam kompletnie zły. Nie muszę przed Nim grać, nie muszę Mu nawijać makaron na uszy, nie muszę Pana Boga bajerować. Modlitwa to jest doświadczenie, kiedy ja przed Bogiem staję ze wszystkim. Jest mi dzisiaj z jakiegoś powodu bardzo źle, to mówię: Panie, jest mi dzisiaj źle. Nie będę udawał przed Tobą, że mam dobry dzień. Modlitwa to jest przestrzeń, w której Pan Bóg Cię przyjmuje totalnie w miłości, ze wszystkim, co przeżywasz. Psalmy bardzo jasno to pokazują. Przez to słowo myślę, że Pan Bóg chce nam powiedzieć: chcę Cię ze wszystkim, co przeżywasz. Modlitwa jest takim doświadczeniem. Psalmy to modlitwa, która ukazuje różne sytuacje w naszym życiu. I to też jest ważna myśl, że ja mogę do Boga się zwracać w każdym doświadczeniu. Nie tylko jak jestem w niedzielę na mszyczce, nie tylko jak mnie zaciągnęli na rekolekcję, ale mogę do Niego wołać wtedy, kiedy rzuci mnie dziewczyna, kiedy znowu upadnę w jakiś grzech, kiedy ktoś mi bliski umrze, kiedy doświadczę jakiegoś zawodu, kiedy stracę pieniądze, kiedy zapadnę na jakąś chorobę. W każdym doświadczeniu mogę wołać do Pana, w każdym. Kiedy wygram milion dolców, też mogę wołać i chwała Ci, Panie, że tyle kasy na mnie spadło, spraw tylko, żebym nie ogłupiał przez nią. To jest bardzo ważne, żeby stawać przed Panem Bogiem w szczerości serca. Tak jak przed swoim przyjacielem, mam nadzieję, że masz przyjaciół w życiu, no to przyjaciel to jest ktoś taki, przed kim mogę stanąć wręcz nago, może nie od razu tak fizycznie, ale tak emocjonalnie i powiedzieć: słuchaj, przeżywam to i tamto, jest mi z tego powodu dzisiaj źle, chcę Ci o tym opowiedzieć. Modlitwa też jest taką przestrzenią. Myślę, że Pan Bóg chce być bardzo konkretnie obecny w każdej naszej chwili. Ja czasem tak mam, jak mam jakieś trudne momenty, a mam je dosyć często, to lubię sobie na przykład pojechać do lasu i połazić. I wtedy mówię: Jezu, chodź, idziemy na spacer i chcę Ci opowiedzieć o tym wszystkim, co przeżywam, o moich trudnych emocjach. I wiecie, to naprawdę działa. To nie jest tylko to, że ja sobie pogadam i sobie coś wypowiem na głos, ale naprawdę mam wtedy doświadczenie, że jestem przyjęty przez Boga z moimi emocjami. Jak się modlić psalmami? Jak się modlić Pismem Świętym? Złapać jakiś taki kawałek, urywek, może psalmu dzisiaj, który jakoś Cię dotyka i tak sobie to mielić, tak jakbyś żuł gumę.
i tak powoli ją żujesz, czujesz ten smak, on się troszeczkę zmienia. Tylko z Bożym Słowem jest tak, że im dłużej żujesz Boże Słowo, to ten smak się wzmacnia, a nie wypada, tak jak w przypadku rzucia gumy. Znaleźć sobie malutki fragmencik i go sobie tak mielić, tak sobie go powielać w swojej głowie. I kochani, ja myślę, że choć emocje są ważną częścią w nas, to one mogą pomagać w modlitwie, jeśli ja je przyjmę. Mogą przeszkadzać nam w modlitwie wtedy, kiedy będę przekonany, że ja nie mam prawa ich czuć. To znaczy, jeśli chcę się pobożnie modlić, a jestem wkurzony, no to jeśli będę próbował udawać, że tego wkurzenia nie mam, to wtedy emocje będą mi przeszkadzać. A może właśnie warto byłoby stanąć na modlitwę ze swoim gniewem i powiedzieć: Panie Boże, jestem dzisiaj wkurzony na to i chcę Ci o tym powiedzieć. Emocje są bardzo ważnym składnikiem też życia duchowego, bo są ważnym składnikiem nas. My przed Panem Bogiem stajemy ze wszystkim, co tutaj się w nas dzieje. Dla mnie osobiście modlitwa jest takim doświadczeniem, które bardzo mnie karmi. Kiedyś modlitwa mi się wydawała czymś bardzo nudnym. Pamiętam, że ja się bardzo wiele czasu nudziłem na modlitwie, bo myślałem, że to jest jakiś przykry obowiązek, który trzeba wykonać, żeby Pan Bóg był zadowolony. Okazuje się, że Pan Bóg mojej modlitwy nie potrzebuje, ale ją chce. I to jest zasadnicza różnica, wiecie? Pan Bóg nie potrzebuje mojej modlitwy, żeby się czuł lepiej, żeby miał lepszy dzień, żeby mnie nie skrzywdzić. To tak nie działa. Ale On jej chce, bo chce mnie. Modlitwa jest decyzją na spotkanie, na taką małą randeczkę, na taką małą relację z Nim albo i większą, na moment, kiedy ja się z Nim spotykam. I On chce mojej modlitwy, bo chce mnie. On chce mojego serca. On jest we mnie zakochany. On potrzebuje, żebym to ja się zatrzymał, żeby miał okazję mi coś powiedzieć. To my potrzebujemy, kochani, modlitwy. Nasze pochwalne hymny Bogu niczego nie dodają. To Jego nie zmienia, ale mogą zmienić nas. Ja staram się modlić, tak Wam powiem szczerze, że coraz rzadziej modlić takimi jakimiś tekstami, nie wiem, formułkami, litanie i takie rzeczy. A coraz bardziej po prostu lubię się modlić obecnością. Pójść sobie na adorację, usiąść i powiedzieć: Jezu, jest słabo, albo jest super i chcę sobie posiedzieć z tym wszystkim przy Tobie. Chcę Ci wylać moje serce, chcę Ci opowiedzieć o moich emocjach. No, modlitwa dla mnie jest spotkaniem, nie jest już obowiązkiem. Jest przywilejem. Jest czymś, co daje mi niesamowite korzyści. To dzięki modlitwie chociażby mogę teraz do Ciebie mówić te słowa. I naprawdę mówię z serca. To nie jest wyłączony tekścik, ale mówię Ci z serca, że dzięki modlitwie ja doświadczam obecności Boga. Wczoraj, to w sumie przedwczoraj, jak już to będziesz oglądać, spędziłem kawałek nocy na ekstremalnej drodze krzyżowej. Razem ze skautkami Europy łaziliśmy po lesie, po ciemnym lesie. I odprawialiśmy drogę krzyżową, słuchaliśmy sobie tam rozważanka, krótka modlitwa co jakiś czas, ale też dużo ciszy. Wiecie, ja naprawdę miałem doświadczenie, że w tej drodze krzyżowej Jezus idzie przy mnie. Nie jestem w stanie Wam tego namalować, w sensie nie mam selfiaka z Jezusem, że idzie tu obok mnie, ale naprawdę miałem poczucie, że On idzie obok i chce słuchać tego wszystkiego, co przeżywam. No to ja Mu mówiłem. Nawet nie wiecie, ile to we mnie poukładało, ile dało mi pokoju. Czuj się zaproszony do tego, żeby powiedzieć Panu Bogu o tym, co przeżywasz. O tym, żeby może napisać czasem Mu swój psalm, czy na kartce, czy w swojej głowie i wylać przed Nim emocje. Zapewniam Cię, że Pan Bóg się żadnych emocji Twoich nie boi. On je wszystkie zna. Ze wszystkimi Cię przyjmuje. Ze wszystkimi Cię kocha. To Ty siebie czasem nie kochasz z tymi emocjami, ale On Cię kocha. Warto Mu o nich mówić, żeby Tobie było lepiej w życiu. No i tego Wam życzę. Przy okazji zapraszam oczywiście na YouTube'a, z którego leci ten filmik. Zapraszam na Instagrama, KS Krzysztof. Pozdrawiam Was serdecznie, młodzieży. Życzę Wam dobrej, duchowej przygody z Panem Bogiem. Trzymajcie się.